Witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony, ja MC, a to przed wami piąty odcinek z gry Portal Reloaded. Panie i panowie, skończyliśmy właśnie w tym miejscu na 18 komorze i właśnie tutaj kontynuujemy. Jak pamiętacie, odkryliśmy, że tak, tu jest laser, tam jest laser, są dwie kostki, są dwa lustra i musimy jakoś przejść tam na górę tymi laserami. I teraz pytanie brzmi, i pytanie jest zajebiście ważne i następujące, w którym wymiarze to musimy zrobić. Zakładam, że oczywiście w tym, bo nie mamy jak przetransportować kostki na drugą stronę. Teraz tak, jak tam się dostać? Przede wszystkim potrzebujemy się dostać do tego miejsca, na sam początek mi się wydaje, także zróbmy właśnie to. Opla. I elegancko. Super, mamy pierwszą kostkę. I teraz tak, co z tą kostką trzeba zrobić? Ja muszę to wycelować tutaj, bo gra mi mówi, że chyba tak muszę to zrobić. Ja to mam zostawić tak, jak jest aktualnie, tak? Jeżeli dobrze rozumiem. I teraz muszę iść po drugą kostkę. Po kostkę z tego oto wymiaru. I właśnie tu możemy się wystrzelić. No i ta kostka będzie na górze. Tu jest oczywiście to zepsute. Czyli, jeżeli chcemy się wystrzelić, to musimy tego pana tutaj użyć. Inaczej nie damy rady. Okej, w porządku. No to w takim razie, jeżeli mój mózg pojmuje wszystko dobrze i tak jak powinien, przynajmniej. Tu niebieski portal, tutaj mamy pomarańczowy portal. Wystrzeliwujemy się w górę, w tą stronę, żebyśmy byli tam skierowani. Okej, dobra. Czyli muszę tak, jak wyskoczę z tego, muszę zamienić ten portal czasowy i potem jeszcze raz podmienić. No, to będzie skomplikowane. Dobra, dajcie mi chwilę. Okej, dobra. Okej. Oj, zepsułem. Nie zepsułem. Jest dobrze. W ten sposób. Nice. I teraz muszę przejść tutaj po tą kostkę. Gdzie ona jest? Ona jest po drugiej stronie. Jest ta kostka. Czy ona jest faktycznie po drugiej stronie? Bo jeżeli ona jest po drugiej stronie, to się zdenerwuje. Ona jest po drugiej stronie, prawda? Hopsa! Udało się, mam kostkę. Uff! Okej. I teraz przechodzimy tu portalem czasowym. Okej, nic się nie stało. Absolutnie nic się nie stało, ponieważ możemy normalnie tutaj przejść. Zejść sobie na dół. I tam na spokojnie wskoczyć z tą kostką, prawda? No tylko, dobra, tylko że tak, przydałaby się właśnie ta kostka tutaj. Żeby się tam. Okej, dobra, to ja to muszę zrobić teraz trzymając kostkę. O, ja tego nie zrobię trzymając kostki. Chociaż może będę w stanie, wiecie? Bo ja potrzebuję teraz dostać się tam z kostką. Nie muszę tego robić z kostką. Zobaczcie mój geniusz, poczekajcie. Jeszcze raz muszę to samo zrobić, co zrobiłem przed chwilą, także dajcie mi moment. Ale zobaczycie mój geniusz. Okej, jeszcze raz jak się wystrzelę, dajcie mi chwilę. Opla. Dobra. Miałem zawsze iść niebieskim portalem. Ups. There we go. Teraz podmianka będzie szybko, oczywiście. Chcę patrzeć w dół. Ok, chcę patrzeć w tą stronę. Będzie szybka podmianka, oczywiście. W ten sposób. Zajebiście, super. No i teraz mogę sobie tu po prostu zrobić portal i mogę po prostu tutaj przejść z kostką, także to nie jest problem. Żaden. Biorę kostkę stąd, z nią się oczywiście nic nie stanie. Idziemy sobie z nią tutaj. O! Tu przechodzimy przez portal czasowy. Jesteśmy w domu. Ok. Teraz w to miejsce, tak? W ten sposób. Zakładam, że o to chodzi. Zakładam, że tak ma być. I teraz ja muszę tam na górę się dostać, co nie powinno być problemem. Chociaż nie wiem. Nie, tu mogę się spokojnie wystrzelić właśnie z tego. Dobra, tak się mogę wystrzelić, to nie jest problem, nie? Prawda? Prawda? Let's see. Yes, ok. Nie wiem, czy je zepsułem. Nie zepsułem. Tu daję portal taki i tu daję portal taki. Yay! Outstanding. You are the first test subject to ever make it to this point. In fact, you are the first test subject to ever survive a trip to the future at all. Ok. Zobaczymy, że taki mądy. W kolejnej komorze. Dziękuję wam ogólnie
bardzo z całego serca za 600 wyświetleń ponad pod pierwszym odcinkiem Sports Railroaded. Nagrywając tą grę, nie sądziłem, że to wybuchnie na kanale w ten sposób. Ale wybuchło, tak wybuchło. I dziękuję wam z całego serca, że oglądaliście ten pierwszy odcinek właśnie w ten sposób. Jeżeli nie subskrybujecie tego kanału, a lubicie Sports Railroaded, zasubskrybujcie. Będzie wiele innych gier, które będziemy grali. Dzięki. Co mamy dalej? These light bridges are great for traversing over deadly ground. As with the lasers, you will often only have one of these at your disposal, so use them wisely. Okej, będzie tylko jeden. To nie powinno być ciężkie. Okej, ty się palisz cały czas, mam taką szczerą nadzieję, że mogę sobie na ciebie wejść po prostu i po tobie iść. Tam kostki spadają na bieżąco? Tak, okej, czyli tam potrzebuję postawić właśnie nasz most. Ale teraz tak. Tesco ma 19, zostało nam 6 komór tylko w ogóle do końca tej gry. Potrzebuję tam mieć most. Nie mogę tam tym strzelić, ale mogę przejść i zobaczyć jak to wygląda tutaj. Mogę. To zróbmy tak, że po prostu damy portret czasowy tutaj. There we go. I teraz mamy portret czasowy, znaczy portal normalnie tutaj, ale się nic nie zmienia niestety. Right. Dobra, to weźmy ten portret czasowy stąd, weźmy sobie, pójdźmy sobie na przykład tam. Bo oczywiście możemy takie coś jak najbardziej zrobić. Okej, jeżeli bym się dostał tam, to bym tam mógł strzelić ten. Ja trochę się cykam teraz. Bardzo wiem co robić. A niczego się chwycić na sam początek, nie? Ale pamiętam, że był myk. Jezus Maria, pamiętam, że był myk. I nie wiem, czy ja chcę go robić. Będę musiał chyba. Oj, będę musiał chyba. Patrzcie i podziwiajcie. Tadam! O rany boskie, okej. Okay. To są właśnie myki, właśnie stare portalowe, które robili ludzie. Tylko czy to mi się na dłuższą metę uda? Nie jestem przekonany! Udało się, wow! Mam kostkę! To jest jakiś sukces już, tak szczerze. Jeżeli mam kostkę, to jest jakiś sukces. Zapomniałem w ogóle, że można właśnie skakać, po co dawać mosty. Kompletnie o tym zapomniałem. Dobra, to teraz możemy w ogóle iść w inne miejsca, nie? Mogę kostkę zdobyć ogólnie drugą teraz tutaj. Trzeba myśleć, trzeba myśleć. No tak, tylko że ruszę tą temat. To mi się na razie nie przyda, bo jeżeli ruszę ten, to wiecie o co się stanie, nie? Mogę zrobić tak. Mogę dać kostkę tą tutaj. I super, jest spoko, zajebiście. Mam teraz tą kostkę tutaj. Ten most stąd by się przydało wziąć. Okej. Okay. Potrzebuję drugą tam. Okej. Okay. Ja mam kilka pytań. A, lol. Okej, czy ja mam to zrobione? Jestem głupi, myślę, że mam to zrobione. Jestem głupi, prawda? Myślę, że mam to zrobione. Popatrzcie, na mój chłopski rozum, co oczywiście jest najlepszym rozumem we wszechświecie, chłopski rozum, poszedłbym tak, poszedłbym, że jestem głupi, myślę, że to jest proste. Prawdopodobnie tak. Pójdę sobie tutaj. Postawię kostkę w tym miejscu. Wrócę się. Zmienię portal. To się aktywowało, zajebiście. Teraz ja bym musiał iść po kostkę, która jest tam u góry. To nie będzie problemem, ponieważ mogę zrobić, no na pewno nie taki myk, mogę zrobić taki myk. To by niewiele dało, poczekajcie, poczekajcie, zrobiłem źle. Bo muszę zrobić tak. Muszę zrobić na przykład tak. I teraz przechodzimy tutaj. Ok, przechodzimy tutaj, jak widzicie, dajemy sobie taki portal tam i taki portal tam. I jesteśmy na miejscu. Mamy kostkę z przyszłości. No i teraz oczywiście może musimy ją dać miejsce, do którego ona należy. Czyli tam. I czy ja jestem naprawdę głupi myśląc, że to jest proste? Strzelam, że tak. Ale zastanawiam się dlaczego. Bo te poziomy nigdy nie były proste, nie? To nigdy nie było tak proste, jakbyśmy myśleli, że jest. A może i tak jest. A może i tak, bo może to jest jednak poziom, który po prostu pokazuje nam, jak to wszystko działa. Może to faktycznie jest takie proste, jak nam się wydaje. To wiem, tak szczerze. Ale,
Zostaje mi też jedna rzecz, ponieważ teraz sobie pomyślałem, tak w sumie w głowie głośno, że to może być, nie, to może nie być takie proste, jak mi się wydaje. Muszę dostać się tam. Okej, jedyną opcją, jaką ja widzę, żeby tam się dostać aktualnie, to jest w ten sposób. I to jest zrozumiałe, prawda? Mogę tą kostkę tu zostawić, nikt mnie nie zabroni. I teraz tak, nie mogę się dostać tam, bo nie mam jak tam się dostać od tamtej strony, prawda? Wydaje mi się, że ja muszę przejść, a potem wyłączyć portal, żeby ta kostka spadła, chociaż nie spadnie, bo nie jest na środku, nie? Teraz mogę pozmieniać portale, tak? O, właśnie, widzicie? Jestem teraz tam. Mogę teraz tam na górę wejść, tylko co mi to daje? Jak tam na górę wejdę? Bo kostka mi się zniszczy na pewno. Ale mogę ją... Mógłbym tu ją zostawić. Chyba się zostawiłem, goddammit. Jeżeli tu spadnę, to mam tu drogę ucieczki jakąś? Tak, mam. Tak, na spokojnie mam, dobra. I ta kostka jest tam u góry, no i spoko. Ale jest... Nie, zepsułem to. Zepsułem. Przecież ja nie dostanę już jej, nie? O rany Boziu, o rany Bozia, dobra. To musimy tam jeszcze raz przejść. A no tak, nie mogę jej tu przenieść. O mój Boże, i teraz znowu tą kostkę brać. Mati, kretynie. Moim zdaniem ta kostka musi być tam. Tam, w tym miejscu, ta, tam. Bo jeżeli postawię ją tam, jak mogę tam drugą... Nie, ta, dobrze mówię, ta kostka musi być tam. Nie ma możliwości innej, żeby ta kostka tu nie była. Ta kostka musi być tutaj. Cześć kamero, ta kostka musi być tutaj. A co jeżeli postawię na przykład zrobić takie coś? O właśnie, patrzcie co się dzieje. Nie bez powodu chyba ta ściana tutaj jest, prawda? Mogę to wziąć teraz tutaj sobie, ja bym chciał. Ale okej, niewiele mi to da. Wy doskonale wiecie dlaczego niewiele mi to da. Bo teraz tak, dojdzie tutaj. Ja bym dał niebieski portal tam, to bym tam mógł przejść, prawda? Nie chcę spaść, ale moją logikę... Dobrze. Okej, dobra, okej, w porządku. Tylko, że to dalej nie rozwiązuje mojego problemu, nie? Absolutnie. I nie mogę nic już przejść, bo spadnę stąd. Nie, ja stąd idę. Bo to się źle skończy tylko, jak na moje. To się tylko źle skończy. Okej, zacząłem od nowa. Mam właśnie teraz kostkę w moim posiadaniu. I teraz tak. Pokminiłem trochę, posiedziałem trochę i powiem wam szczerze, że zajęło mi to dobre 10 minut, ale chyba mam mniej więcej pomysł, jak to zrobić. Ponieważ nie pomyślałem, że przechodząc właśnie tutaj w to miejsce, mamy dwie ściany, tak? Czyli jeżeli damy tu portal, to nie spadniemy. Wow! I możemy teraz zać w tył, ponadczasowy. I mamy teraz tą kostkę tu na miejscu i idziemy po to. I teraz musimy z tą rozkminić, co dokładnie mamy zrobić, no nie? Ale skoro jesteśmy z tej strony, mamy tą kostkę do naszej dyspozycji, tamten nie ruszamy, ona spadnie na guzik. Miejmy nadzieję, że w jakiś dobry sposób. No i teraz musimy dać niebieski portal, prawda? Tak jest, zobaczcie, że stoimy w miejscu, no nie? W tym momencie, bo nie zmieniamy portali w teraźniejszości, tylko mamy aktualnie w przyszłości zmienione portale. No i co, idziemy teraz tutaj. I ja nie widziałem tego wcześniej, to właśnie rozkwiliłem przez te moje 10 minut myślenia, że tutaj jak rzucimy kostkę, to się wyłącza i możemy tutaj przejść. I co my tu mamy? Okej, dobra, to teraz co zrobić? Bo jestem tutaj, muszę przejść oczywiście do teraźniejszości. I ta kostka oczywiście nie jest, będzie nam potrzebna, ale jak ruszymy tamtą, to teraz zmieni pozycję. Nie pomyślałem o tym oczywiście. Nie wiem, zróbmy takie coś. Co się stanie, jak tutaj przejdę teraz? Mamy tą kostkę, widzicie? W tym miejscu. Okej, co się stanie, jak teraz zmienię... Znaczy, to się odpali teraz. Okej, co się stało w ogóle teraz? Mamy teraz tą kostkę tam. Możemy po nią przejść. Okej, mamy ją. Super. Tamtą kostkę mamy na miejscu. Przechodzimy tutaj i mamy to zrobione. Jezus, moja głowa.
A przynajmniej pierwsza piątka, nie? No, pierwsza piątka w sensie ostatnia piątka. O matko. With all this talk about time travel, do you ever question the meaning of it all? Do your actions have any consequences? Or are we all just following the deterministic path of the universe? Here's a fun experiment. Listen carefully. The next thing you will do is jump in 3, 2, 1. It appears that nothing is predetermined or in any way predictable. Jest też teoria, nie? Że żyjemy w symulacji, że Simsy nie zostały zrobione bez powodu, wiecie o co chodzi, że ktoś tam gdzieś tam miał jakiś pomysł specyficzny, żeby zrobić grę, gdzie kontroluje się ludźmi. Nie bez powodu, prawda? Pomaja 20. Muzyka odpaliła w ogóle. Mamy laser. O wow, mamy sporo rzeczy tutaj ogólnie. To się opuszcza na poziom tego. To jest włączone cały czas, bo to jest włączone, ale to się oczywiście wyłączyć może. I od tego jeszcze jest jeden guzik, co? Kurde, drzwi są otwarte. O, do wody wpadłem. Ups. Okej, czy są w ogóle, tu w ogóle nas to wystrzeliwuje. Musimy kostkę wystrzelić, jak ją aktywować? Tam jest guzik. I wonder. O, do wody wpadłem, nie, bo chciałem się po prostu wychylić, kisnąć guzik i tyle. Nie o to chodziło. Tutaj musimy jeszcze to pole wyłączyć, żeby się kostka nie zniszczyła. Okej, interesujące. Przejdźmy do przyszłości. Zobaczmy, co tutaj się dzieje. Tu nie jest rozwalone to. Interesujące. Interesujące. To się opuszcza tak. To jest tylko jedno, drugie nie działa. Nie jest aktywne, ciekawe. Ale możemy oczywiście sobie użyć naszego portalu. Tfu, naszego tutaj mostu. Wszystko mi się dzisiaj miesza. Przybaczcie mi proszę. Dobra, w porządku, mamy nową wiedzę na temat mostów. Chciałbym ją wykorzystać, na przykład klikając guzik, prawda? To teraz pytanie, co się stanie? Czy no kostka spadnie i odbije się od tego? I się zniszczy oczywiście, dobra. Po wyjściu wyżej stwierdzam, że dalej nic nie wiem. Okej, okay, jest dziwnie. Okej, okay, wait. Wait, co ja teraz zrobiłem w ogóle? Przestań jak niebieski portal przestawię. No właśnie, nic się nie stało. Okej, okay, mój mózg zaczyna parować. Tu możemy zrobić ścianę. Zobaczcie, tu... A, chwila. Czy możemy tam też zrobić ścianę w ten sposób? Tak. Uuu, interesujące, okej. Okay. Czyli co byśmy musieli zrobić? Musielibyśmy tak to kliknąć. Przejść tutaj. Zrobić ścianę. I tak. O, wow. Okej. Okay. Alright. Alright. Let's do it again. Balloon animal. Dobra, uciekamy. Nie wiem, czy zrobiłem to w ten sposób, ale zrobiłem to w ten sposób. Oh shit. Spadł z mostu. Plan był dobry, plan jest dalej dobry. To się powiedzie. Ja wam mówię, że to się powiedzie. To się włączyło, okej, okay, to się włączyło. Dobrze. Ten plan się powiedzie, żeby tą kostkę zdobyć. Tylko muszę być mega szybki. Co do tego. Nie. Shit. Dobrze, jeszcze raz, na spokojnie. To się w końcu musi udać. To jest tak właśnie zaprojektowane, żeby to się udało w końcu. Okej, okay, na spokojnie. Slow and steady wins the race. Pamiętajcie, slow and steady wins the race. Chciałem to w późniejszym momencie strzelić, nie udało mi się, nieważne. I to się trafiłem w most! Jest! Mam cię! Okej. Okay. Gotcha. Okej. Okay. Teraz mogę przejść tu i mogę przejść po drugą kostkę. Tu jeszcze wiedzą, co mi się ona przyda, prawda? Ale hej, jestem bliżej niż dalej, prawda? Jestem ciekaw, czemu tu jest białe. Moment. Czy my, żeby to przejść, musimy... Co tu się w ogóle dzieje? Zobaczcie. Przestańcie w tym momencie.
ty umiesz być w jednym miejscu? Głupia kostko. The hell? Chodź tu. I teraz tak, idziemy tutaj, bo musimy zablokować ten laser, prawda? Idziesz tu czy nie? No co jest? Zobaczcie, co się dzieje z tą grą dzisiaj. Co się stanie, jeżeli pójdziemy tutaj na przykład? Nie wiem, czy to jest dobra wysokość, ale... O, nie mogę tam przejść. Będąc na tym moście, tak, tutaj, tu w tym miejscu, dokładnie, tu sobie dostaję kostkę, żeby być bezpiecznym. Stoję na nim, dokładnie, i mogę strzelić sobie, uwaga, tam! I zajebiście. Teraz tak, zostawić tą kostkę tu, czy to jest dobra wysokość? Tak, to jest dobra wysokość. To się zamknęło teraz, to się opuściło, potrzebuję tam kostki z... ten. Okej. I jeżeli ja dobrze... Fuck. Czy ja to już zrozumiałem? Tylko co zostało mi powiedziane. A? Aha. Aha. Ja zejdę z tym na dół tutaj. Omygy. Gy. Omegy. Almost. Prawie. Prawie. O to chodzi. Prawie. Chyba pomyliłem kostki, mi się wydaje. Tak, ja... Tak, 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 tak? Chyba, wydaje mi się, że pomyliłem kostki. Śmieję się, bo właśnie ogarnąłem. Po co jest ta biała przestrzeń? Tak. Pomyliłem kostki. Bardzo pomyliłem kostki. Ponieważ tak, tą kostkę dajemy sobie po prostu tutaj na tą białą przestrzeń, gdziekolwiek chcemy. I teraz, panie i panowie. Idziemy po naszą kostkę. Taką, jak widzicie. W ogóle tu był portal, dziwne to było. Teraz tak, bierzemy tą kostkę, naszą kochaną. I teraz tak, robimy to samo co zrobiłem. Zrobiłem ogólnie wszystko dobrze, oprócz jednej rzeczy. Ta kostka musi być, bo ta kostka musi stąd zniknąć, żebyśmy pojechali do góry, prawda? Więc, dajmy sobie tutaj oczywiście ten portal. Dajmy to na górę tutaj. Idziemy tutaj. Wyłączamy ten portal. Jeśli dobre miejsce by się przydało, wyżej na przykład, o. Przechodzimy tu i zgadnijcie co? You are a very smart test. Wow, brawo, Mati. If the universe really was deterministic, we would have already known the outcome of this test, which might make this compliment seem unnecessary. If you feel that you have been receiving too many compliments, feel free to ignore the previous statement. Dobre, dobre, dobre. Ja często myślę w tych dobry sposób, ale po prostu potem olśniewa mnie, że jednak, a może zrób to inaczej, skoro kostka musi zniknąć, już biorą kostkę, nie? Okej. Okay. To będzie na tyle na dzisiaj. Moja głowa tego nie przetrwa więcej. Ja mam 21:25 komuś. Ja sobie zapiszę oczywiście grę, save game. Tutaj, proszę bardzo. Return to the game. Ok, także mam nadzieję, że wam się podobało. Dziękuję wam jeszcze raz bardzo serdecznie za 600 ponad wyświetleń na pierwszym odcinku Portal Reloaded. I panie i panowie, mam nadzieję, że ten odcinek również wam się podobał. Będziemy może kończyć grę w przyszłym odcinku. Mamy 4 komory, 21, 22, 25 komory. Tak, bo to zawsze się inaczej liczy. 5 komory do przejścia. To jest 21, którą będziemy teraz atakować. Zobaczymy, jak sobie poradzimy. Mój mózg wypłynął przez jelita tyłkiem dzisiaj. Miejmy nadzieję, że tak następnym razem nie będzie i skończymy grę na 6 odcinkach, byłoby fajnie. Ale to na razie cóż, trzymajcie się, na razie, cześć i panie, zapraszam was za kolejne odcinki, po tutaj loady na tym kanale, trzymajcie się, pa pa!